Owczarek francuski Briard. Grupa ras psy pasterskie. Wzrost 56 do 68 cm. Waga od 34 do 38 kg. Długość życia mniej więcej 10-12 lat. Pochodzenie Briardów, opisywanych często jako silne i łagodne serce otoczone futrem, pozostaje owianem mgłą tajemnicy. Powszechnie uważa się, że rasa ta powstała w Europie w okresie średniowiecza, po skrzyżowaniu wschodnich psów pasterskich z lokalnymi rasami stróżującymi. Istnieją dwie teorie o pochodzeniu nazwy tej rasy. Pierwsza wywodzi ją od podparyskiego miasta Brie. Druga jest nieco bardziej romantyczna i wiąże się z wydarzeniami wokół niefortunnego morderstwa francuskiego szlachcica Montdidiera. Jak głosi legenda, po śmierci Aubriego, jego pies Dragon nieustępliwie ścigał mężczyznę zwanego Richardem z Macaire. Wywołało to podejrzenia i król skazał Richarda na pojedynek z psem. Dragon zabił mężczyznę, który w chwili śmierci wyjawił podobno psu, że zamordował jego pana. Dość nieprawdopodobna historia. Briard, poza swoimi umiejętnościami pasterskimi, ma długą i wartą odnotowania historię wojskową. Towarzyszył Napoleonowi Bonaparte w jego kampaniach, by później jako oficjalny pies armii francuskiej brać udział w I wojnie światowej w charakterze posłańca przenoszącego wiadomości, amunicję i lekarstwa na linię frontu oraz psa poszukującego rannych żołnierzy. Duży i silny Briard jest z natury opiekuńczym stworzeniem i jest dobrym psem rodzinnym. Kocha zabawy, chętnie w nich uczestniczy i niekiedy może stać się nieco brutalny, więc należy szczególnie uważać. Umaszczenie może być płowe, szare lub czarne. Jego sierść jest dość długa i pofalowana, a włosy na głowie tworzą charakterystyczną brodę, wąsy i grzywkę. Są inteligentne i potrzebują sporo ruchu. W ogrodzie czują się świetnie. Ciekawostka. Niektóre briardy lubią sobie poszczekać nawet bez większego powodu, a niekiedy też jodłują, czyli wydają specyficzny, przeciągły odgłos, inny niż zwykłe szczekanie. Doskonale dają sobie radę z odszukiwaniem osób zasypanych podczas trzęsienia ziemi oraz świetnie nadają się w pracy śledczej. Thank you.